cyklu Podcasty dla Wikipedii. Zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Latarnia Morska, Gdańsk, Nowy Port. Nazywam się Borys Kozielski i zapraszam do wysłuchania spotkania, zapisu spotkania z panem Stefanem Jackiem Michalakiem na temat latarni morskiej, która jest w Gdańsku i która dzięki niemu ciągle jeszcze funkcjonuje. Spotkanie jest długie, trwa około godzinę 20 minut, dlatego proszę sobie zaparzyć fantastyczną, gorącą herbatę albo kawę, usiąść wygodnie i zapraszam do tej wspaniałej podróży. Przyjechałem do Gdańska niedawno samochodem. Postawiłem samochód pod latarnią, która bardzo okazale i pięknie stoi już od dawna tutaj przy wejściu do portu. Ale gdyby nie pewne zdarzenie sprzed kilkunastu lat, tej latarni byśmy już nie oglądali. A dokładnie co to za zdarzenie, to ja jeszcze może do tego wrócimy, ale chciałbym zaprosić Państwa do spotkania z panem Stefanem Michalakiem, człowiekiem, który na co dzień tutaj w tej latarni mieszka i pracuje jednocześnie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę nam pokrótce opowiedzieć, jaka jest historia tej latarni. Kiedy ona powstała, jaka była przyczyna, bo wcześniej była tutaj przecież inna latarnia, prawda, która służyła w porcie. Port był już bardzo dawno. To jest jeden z najstarszych portów chyba w Europie i nad Bałtykiem. Tak. Gdańsk ze względu na swoje znaczenie przede wszystkim handlowe i obronne zawsze, no przynajmniej od XIV wieku miał swoją latarnię morską, która, jak Państwo na pewno wiedzą, wszystkie, w zasadzie wszystkie latarnie morskie świata dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza kategoria, do której i my należymy, to są latarnie morskie, które naprowadzają statki na właściwy kurs w celu wejścia do portu. I druga, ta główna, wielka kategoria to latarnie, które właśnie robią odwrotnie, czyli odstraszają wszystkich żeglarzy, żeby się w żaden sposób nie zbliżali. Rozewie jest typowym przykładem. Tam nie ma żadnego portu, tam, o którym warto mówić. Chodzi tylko o ostrzeganie żeglarzy i okrętów, żeby się nie zbliżali do tego punktu, bo tam są skały, tam są, prawda, niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku. Także nasza, właściwie wszystkie latarnie morskie Gdańska należały do tej pierwszej kategorii. Pierwszą była twierdza Wisłoujście, która jako taka, jako taka jest nadzwyczaj ciekawym obiektem historycznym do zwiedzenia, uwzględnienia. Tam też, prawda, zaczynała w sumie twierdza Wisłoujście, bo muszę od niej zacząć, zaczynała swoją, nazwijmy to, karierę od stosu drewna, które paliło się na tym wzgórku, jakim ona wtedy była, i to była ta latarnia morska, która przyzywała, wskazywała statkom i okrętom, które opływały półwysep Hel, właściwą drogę na wejście do portu gdańskiego. No, potem zbudowano oczywiście umocnienia obronne wokół tego stosu drewna, potem ten stos drewna też zamieniono na stos węgla i tak dalej, ale de facto taka była jej rola jako twierdzy przyszła później. Pierwsza była ta rola, którą już zresztą Wikingowie podobno pierwsi na to wpadli, którzy wtedy okupowali wiele, wiele ciekawych punktów na Morzu Bałtyckim. Zresztą kaszubska nazwa Gdańska jest Gduńsk, czyli miasto Duńczyków,
Z tym można się spierać oczywiście, nie, ale Duńczycy się przy tym upierają i Kaszuby ich popierają, że to tak się zaczęło od wikingów duńskich. No nieważne. Ważne, że latarnia w twierdzy Wisłoujście przetrwała kilkaset lat jako latarnia morska, jako twierdza oczywiście dużo dłużej, ale jako latarnia zaczęła tracić na znaczeniu w momencie, kiedy piasek nanoszony przez Wisłę, przez wody Wisły z głębi lądu, z głębi Polski, zaczął de facto odsuwać wybrzeże Bałtyku od twierdzy. Państwo sobie mogą łatwo to wyobrazić, że ten piasek nanoszony coraz to odsuwał ten, bo kiedyś twierdza Wisłoujście stała przy samym brzegu Morza Bałtyckiego. Tylko że ten brzeg się zaczął odsuwać i w końcu szyprowie, kapitanowie statków zaczęli narzekać i domagać się, żeby władze Gdańska zbudowały coś bliższego tej odsuwającej się na północ linii brzegu morskiego i zrobiono, wtedy zbudowano tak zwaną blizę. To jest słowo, które w języku kaszubskim oznacza właśnie latarnię morską. Ona stała w sumie niedaleko stąd, to znaczy już nie po stronie Westerplatte, tak jak twierdza Wisłoujście, tylko po stronie nowego portu, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, i była w sumie, mierzyła jakieś 10 metrów wysokości, 20 metrów grubości, także była troszkę bliżej usytuowana ówczesnego brzegu Morza Bałtyckiego, ale nie zadawalała szyprów w tym sensie, że była za niska, aby światło jej mogło docierać do cypla półwyspu Helu. A o to chodziło, i szyprom chodziło, że do dziś chodzi, o to, aby statek podpływający do Gdańska od strony zachodu, od strony Holandii, Francji, Anglii, Niemiec, czy Danii, czy, żeby, bo większość z tamtego kierunku przypływała, aby kapitan dopływając już do cypla Helu, cypla półwyspa Helu, czy cypla półwyspu Helu, czyli w miejscowości Hel, już wtedy widział światło latarni morskiej w Gdańsku, czy tej, która ma go naprowadzić na wejście do portu gdańskiego. No i znowuż kapitanowie narzekali półtora stulecia i w końcu władze Gdańska zgodziły się wyłożyć gotówkę i zbudować im coś, co by bardziej odpowiadało ich wymaganiom. No i wtedy zbudowano naszą, ja to tak nazywam, latarnię morską, przy której dzisiaj jesteśmy, w nowym porcie, która spełniała wszystkie wymagania kapitanów, a jednocześnie też, prawda, w sensie estetycznym bardzo jest piękną strukturą, bo została zbudowana wtedy panującym stylu tak zwanego gdańskiego renesansu, czyli wypalanej cegły i piaskowca. Większość budynków, pięknych budynków gdańskich budowanych w tamtym okresie, dworzec główny, Żak i tak dalej, są w tym samym stylu. Gdański renesans, czytaj, wypalana cegła i piaskowiec, biały piaskowiec. Niektórzy przyrównują naszą latarnię w Nowym Porcie do najpiękniejszej, dziś już nieistniejącej latarni morskiej Ameryki Północnej, mianowicie w Cleveland w stanie Ohio kiedyś stała bardzo, bardzo piękna latarnia morska. Niestety nie istnieje w tym sensie, że Amerykanie są narodem niezwykle praktycznym i coś, co nie spełnia ich wymagań praktycznych, jest. Także tym bardziej czujemy się zaszczyceni faktem, że nasza latarnia jest porównywana, jeżeli już, to właśnie z najpiękniejszą latarnią morską, jaka kiedykolwiek istniała w Ameryce Północnej. Wracając do jej zadań, zadania naszej latarni były potrójne. O ile pierwsze zadanie, tak jak każdej latarni morskiej świata, było to samo, to znaczy w tym wypadku wysyłała ona sygnał świetlny w kierunku cypla półwyspu Helu,
czy miejscowości Hel, w celu właśnie, tak jak wspomniałem, naprowadzania statków na wejście do portu gdańskiego, do ujścia Martwej Wisły i tak dalej. Drugim zadaniem, bo połączono kilka zadań, żeby wykorzystać fakt, że wydano tutaj sporo funduszy na to, żeby to... No. Drugim jej zadaniem była, ona mieściła na swojej galerii, to była galeria pilotów portowych. Znaczy jesteśmy w czasach, kiedy nie istniało radio i kiedy piloci portowi urzędowali na tym balkonie, na tej galerii, wysoko 27 jakieś metrów nad poziomem wody, i oni stamtąd obserwowali wszystkie statki, które stały na redzie portu gdańskiego. To był taki kapitanat portu wtedy, tak? Można tak powiedzieć, tak. To znaczy tak, ale nie całkiem, bo kapitanat ma też prawa dyspozycyjne. Kapitanat decyduje, który statek i kiedy może wejść, czy powinien wejść, czy nie powinien wejść. Natomiast piloci portowi nie mają tych uprawnień. Ich rola ogranicza się do tego, że w momencie, kiedy kapitan jakiegoś statku chciał wejść do portu, to kapitan kazał wciągać odpowiedni kod flagowy na maszt swojego statku, tam czerwone, żółte, zielone, ja już nie pamiętam szczegółów, w każdym razie oznaczało to: chcemy wejść do portu. I wtedy pilot portowy, który urzędował tutaj na galerii naszej latarni, widział ten sygnał, zbiegał po schodach na dół, wsiadał do łódki takiej wiosłowej, bo wtedy nie było silników spalinowych, i jako marynarz przenosił się na tej łódce do statku czekającego na niego na redzie portu gdańskiego, wsiadał na statek, wchodził na mostek kapitański i on stawał się kapitanem tegoż statku na następną godzinę, dwie, trzy, tak długo, aż kapitanowany przez niego statek wpływał bezpiecznie i cumował bezpiecznie w miejscu, któremu urząd morski wyznaczył. A w tym samym czasie kapitan siedział z boku na mostku kapitańskim i nerwowo obgryzał paznokcie. To była ta druga funkcja, jeżeli chodzi o naszą latarnię. Trzecia funkcja, zwłaszcza patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, była najbardziej, nazwijmy to, egzotyczną. Była to kula czasu, która wskazywała dokładne południe z dokładnością do 00000000. Proszę dodać tyle zer, ile pan sobie zażyczy, i tak nie będzie wystarczająco dużo. W każdym razie chodziło o to, że kapitanowie do dokładnej żeglugi potrzebowali dokładnego nastawienia czasu na swoich chronometrach okrętowych przed wypłynięciem w daleką podróż, na przykład za ocean. A w sumie trzeba się jeszcze cofnąć o kilka lat wcześniej, mianowicie do czasów Krzysztofa Kolumba. Do czasów Krzysztofa Kolumba cała nawigacja światowa odbywała się wzdłuż jakiegoś znanego wybrzeża, znanego kapitanowi. Nawet te najdalsze podróże do Indii, do Chin, odbywały się w dużej mierze wzdłuż wybrzeża afrykańskiego. Prawda? Także kapitanowie wypływając z Europy opływali Afrykę w kierunku Indii i Chin, i cały czas kapitan statku, okrętu miał oko na znany sobie brzeg kontynentu afrykańskiego. Lewe oko w tamtą stronę, prawe oko wracając, ale cały czas miał oko na coś, co znał. A jeżeli nie znał, to miał na mostku kapitańskim taką bardzo grubą księgę, która się nazywała Locja, i w której te wszystkie wybrzeża były w szczegółach opisanych takich, że nie miał prawa się mylić. Z tym, że tą całą trasę zmonopolizowali wredni Portugalczycy, którzy nie lubili konkurencji. I ponieważ w tamtych czasach nie istniał urząd do ochrony konkurencji, w związku z czym Portugalczycy rozprawiali się z takimi gośćmi na swój sposób. Na
To znaczy zatapiali statki i mordowali załogę. Także o tym wszyscy wiedzieli w Europie i powodowało to niemałą frustrację wśród innych koronowanych głów, królowie i królowe europejscy, którzy też mieliby ochotę na jakieś brylanty z Indii czy na kawałek jedwabiu z Chin, ale jak to sobie, jak tam dotrzeć, prawda? Przez tych Portugalczyków. No i oczywiście Państwo znają resztę tej historii. Niejaki Krzysztof Kolumb, który był Włochem, przyszedł do króla Hiszpanii, który miał na imię Ferdynand, Ferdynand Aragoński konkretnie. Podobno miał polskie korzenie. Kolumb. A Krzysztof Kolumb, możliwe, możliwe, bo Aragończyk nie. W każdym razie był sprytnym człowiekiem i poszedł do króla Hiszpanii Ferdynanda i powiedział: Wasza królewska mość, jest taka plotka. A król mówi: Jaka znowuż plotka? A Krzysztof Kolumb mówi: No jest taka plotka, że ziemia jest okrągła. A król powiedział: Nonsens. Wszyscy wiemy, że ziemia jest płaska. No ale Krzysztof Kolumb mówi: Ale jeżeli wszyscy się mylimy, to co? No to wtedy moglibyśmy do tych Indii czy do Chin dopłynąć w tamtą stronę. No król odpowiedział: No ja nie wiem, muszę z żoną porozmawiać. Porozmawiał z Izabelą i mówi: Kochana Izabelo, przyszedł do mnie taki człowiek, Włoch, wyobraź sobie, i zaczął opowiadać historię o tym, że ziemia podobno może być okrągła. Izabela powiedziała: Nonsens, ale co on chce? No, wytłumaczył mu Ferdynand, o co chodziło Krzysztofowi Kolumbowi, i królowa Izabela pyta: A co mu potrzeba? No, mówi, no nie, mówi, 3 statki, 200 ludzi załogi, troszkę gotówki, troszkę biżuterii z Ikei i już. No, królowa mówi: To daj mu. No, znamy wszyscy rezultat. Krzysztof Kolumb dopłynął do, wydawało mu się, do Indii, nazwał tam tych biednych ludzi Indianami, o co mają do dziś pretensje i słusznie. No, szukał jedwabiu, szukał biżuterii, szukał jedwabiu, nonsens. No ale na tym nie koniec historii, bo przynajmniej Krzysztof Kolumb i jego 3 okręty wróciły cało do Europy. Natomiast od tego momentu zaczęła się epoka, gdzie połowa tonażu światowego ginęła corocznie na rozmaitych mieliznach, skałach, wąskich przejściach. To no, tylko dlatego, że najlepszy kapitan świata, nie wiedząc, gdzie się znajduje jego statek w danym momencie, a byliśmy na otwartym oceanie, nie wiedział, jak dalej sterować, prawda? Bo nie miał już na widoku swoim wybrzeża afrykańskiego, który poprzednio pomagało wszystkim w żegludze. W tej chwili, w momencie jak jakikolwiek statek wyszedł z jakiegokolwiek portu europejskiego, czy to Bordeaux, czy to Portsmouth, czy to Liverpool, czy to cokolwiek, w kierunku zachodnim, w kierunku ogólnie Ameryki, bo już wiedziano, że Ameryka istnieje, to po jednym, dwóch, a najdalej po 3 dniach żeglugi najlepszy kapitan świata nie wiedział, gdzie jest. Dlaczego? No, bo jeżeli chodzi o szerokość geograficzną, to jeszcze pół biedy, bo pod warunkiem, że nie było zachmurzenia, to z kąta padania promieni słonecznych kapitan mógł wydedukować przynajmniej pi razy oko, na jakiej szerokości geograficznej jego statek się znajdował. Natomiast jeżeli chodzi o długość geograficzną, to była zupełnie osobna historia. Mianowicie najlepszy kapitan na świecie nie miał zielonego pojęcia, gdzie się znajduje w sensie długości geograficznej, dlatego że prądy, wiatry i inne czynniki żeglarskie znosiły jego okręt tam, gdzie im się podobało, a nie tam, gdzie jemu się podobało. No i taki punkt kulminacyjny tej historii, wspomniałem, połowa tonażu światowego ginęła corocznie. Ja akurat mam ten punkt kulminacyjny, nadszedł w listopadzie roku 1707, pamiętam jak dziś. Flota brytyjska, wojenna, 5 okrętów, 2000 ludzi załogi wracała z serii potyczek na Morzu Śródziemnym do domu do Anglii. No, przez Gibraltar
nie ma problemu. Wzdłuż wybrzeża portugalskiego w tym kierunku północnym nie ma problemu. Z tym, że potem wpłynęli na Zatokę Biskajską i jak Zatoka Biskajska wygląda w listopadzie, to ja mógłbym długo opowiadać, bo też kiedyś byłem marynarzem. Ona w ogóle nie wygląda, bo nie widać czubka własnego nosa. No, 5 okrętów, wszystkie stanęły i czekają, co dalej. Admirał Chauvel, bo tak się nazywał, dowodzący, głównodowodzący tej floty wojennej, wezwał do siebie pozostałych 4 komandorów i powiedział, panowie, potem powiedział kilka słów, których ja nie powtórzę, gdzie my jesteśmy? No więc każdy chciał się popisać, każdy chciał się mądrzyć i mówi, panie admirale, tu? Nie, panie admirale, tu? I tak dalej. No, fakt pozostaje faktem, że wszyscy 5 się mylili. I następnego ranka, zamiast opłynąć półwysep Brytanii i popłynąć do domu, czyli typowo do Portsmouth, czy jakiegoś innego portu angielskiego, to cała flota, flota brytyjska, 5 okrętów, rozbiło się w drzazgi na tymżeż półwyspie bretońskim. Drobne drzazgi, bo Brytania nigdy nie miała łagodnych plaż, ani nie ma, tam są tylko skały. I te 5 okrętów wylądowały na skałach, w drzazgi poszły okręty, 2000 ludzi zabitych na miejscu. Też nie było jak się ratować. Wyjątkiem jednego, który przeżył, admirał Chauvel. Leżał na tych kamieniach tam, no, nie bardzo był pewien, czy ma kontynuować drogę ku niebiosom, czy pozostać jeszcze jakiś czas na tym padole łez. Pomogła mu w tej decyzji młoda rybaczka bretońska, która akurat tamtędy przechodziła i się zakochała. Ale nie w Chauvelu. Chauvel był stary i brzydki. Ona się zakochała w złotym pierścieniu z brylantem, który Chauvel miał na palcu. No, w związku z czym wykończyła Chauvela takim długim nożem, jakie rybaczki mają do pitwania ryb, a pierścień sobie wzięła. Całe szczęście, że tak jak wszyscy Bretończycy, była katoliczką. W związku z czym my wiemy, co się stało, bo 30 czy 40 lat później, kiedy ona umierała, to się wyspowiadała i w zamian za rozgrzeszenie dała ten pierścień na kościół. Ale admiralicja brytyjska miała w nosie Chauvela i jego pierścień i ten brylant. Im chodziło o te 5 okrętów, które nie były tak łatwe do przebolenia. No, w związku z czym powiedzieli dosyć, tak nie możemy kontynuować. I kilka lat później, w roku 1714, przegłosowali przez Parlament Brytyjski tak zwany Longitude Act, czyli ustawa o długości geograficznej, któraż to ustawa, można ją zresztą skonsultować nawet dzisiaj, ona tam jest w archiwach, to żadna tajemnica. Akt ten obiecywał 20 000 funtów szterlingów komuś, kto wynajdzie dobrą metodę, dzięki której kapitanowie będą mogli ustalać położenie statku na otwartym oceanie w sensie długości geograficznej. Jak wspomniałem, szerokość już przedtem też była względnie łatwa do ustalenia, ale nie długość. Chodziło o tą długość. No i tą sprawą zainteresowali się rozmaici ludzie i czarownicy, i nieczarownicy, i różne typy spod ciemnej gwiazdy, ale jeden był rozsądny, nazywał się Harrison, John Harrison, i był w sumie cieślą. Cieślą takim, który budował kościółki wiejskie w Anglii. Drewniany kościółek, on był cieślą. Drewniany kościółek, na drewnianym kościółku drewniana wieżyczka, a na wieżyczce zegar taki metalowy, żelazny, ot taki zegar kościelny. Czy się spóźniał 5 minut, czy przyspieszał 10 minut, nie miało to najmniejszego znaczenia. Dla pastora liczył się fakt, że wierni przyszli na mszę i dali na tackę. Ale John Harrison myślał o tej innej tacce, myślał o tej 20-tysięcznej tacce i pomyślał, że gdyby mu się udało skonstruować taki bardzo, bardzo, bardzo dokładny zegar,
My dzisiaj te zegary nazywamy chronometrami. To taki zegar byłby niezależny od kołysania statku, niezależny od przechyłów, niezależny od temperatury, niezależny od wiatru, niezależny od nasolenia, niezależny od wszystkiego. I trzymałby czas. I raz taki czas, taki chronometr nastawiony na godzinę 12 w porcie wyjścia statku, trzymałby ten czas w sposób niezwykle, niezwykle dokładny, aż do momentu, kiedy statek przepłynąłby przez na przykład Atlantyk, a w międzyczasie pozwalałby kapitanowi ustalać pozycję statku w każde południe, bo jedynym punktem odniesienia, jedyną rzeczą, którą kapitan mógł odróżnić na otwartym oceanie, zresztą to dziś jest inny, to lokalne południe, lokalne, tam, gdzie statek jest, południe, bo właśnie w tym momencie następuje, pod warunkiem, że nie ma chmur, to wtedy następuje tam kulminacja pozycji Słońca w stosunku do horyzontu. No? I kapitan wie, aha, tutaj jest godzina 12 czasu lokalnego, gdziekolwiek my jesteśmy w tej chwili. No? I w tym samym momencie rzucał okiem na chronometr, który mówił mu, która godzina jest na przykład w Gdańsku. A mówi, aha, a w Gdańsku mamy godzinę 14. 14 minus 12, dwie godziny różnicy, tak? Jak pan podzieli 360 stopni obwód Ziemi przez 24 godziny, to powinniśmy otrzymać coś koło 15 stopni na godzinę. Ziemia obraca się wokół własnej osi. Czyli w naszym przypadku, to jest czysty przykład, te dwie godziny różnicy dają nam 30 stopni długości geograficznej w stosunku do długości geograficznej portu wyjścia. W naszej opowieści jest to Gdańsk, ale mogło to być Bordeaux, mogło to być Liverpool, mogła to być Lizbona. Nieważne. Ważne, że kapitan wiedział, gdzie nastawiał ostatni raz swój chronometr i według tego wiedział, gdzie jest w danym dniu, w południe jego statek. No i według tego szeroko, jak wspomniałem, geograficzna nigdy nie była taka strasznie skomplikowana, w związku z czym wiedział, gdzie jest, w związku z czym ustawiał sobie te swoje parametry, czy żagle, czy silniki w ten sposób, żeby płynąć do następnego punktu, gdzie chciał się znaleźć za 12, czy 24, czy 36 godzin, aż dopłynie na przykład do Nowego Jorku. Ale one aż tak dokładne nie były, bo się troszkę rozregulowywały, tak? I taka kula właśnie miała pomóc w synchronizacji, rozumiem, tak? Wróć. Tak i nie. To jeszcze inaczej. Chronometry były niezwykle dokładne, z tym, że ponieważ były to zegary mechaniczne, więc miały prawo się troszeczkę rozregulować, ale to też było bardzo ściśle ograniczone, ile mogły się rozregulować i jak długo. Znaczy tam było, zdaje się, ja nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale to zdaje się, że dwa tygodnie czy trzy tygodnie miały prawo tylko się rozregulować o jedną sekundę czy coś takiego. A z tamtej strony, jak Państwo wszyscy pamiętają, były już inne porty, a to Nowy Jork, w Nowym Jorku mamy do dziś square, który się nazywa Times Square. Time Ball Square. Plac kuli czasu. Bo każdy szanujący się port świata zabiegał o to, żeby u niego była kula czasu. Bo to był jeden z warunków, że kapitanowie chcieli albo nie chcieli tam pływać. Bo dla nich to było istotne, żeby móc znowuż nastawić sobie dokładnie chronometry przed, na przykład przed powrotem do Europy. Jeżeli jakiś port nie miał kuli czasu, która służyła właśnie do tego, do nastawiania chronometrów okrętowych, to oni go unikali. No, i zamiast na przykład do Nowego Jorku popłynęliby do Baltimore albo do innego portu, który zadbał o to, że u nich nie. No i teraz było też tak, że właśnie te kule czasu, ich działanie polegało na tym, że krótko przed godziną 12 one były podciągane ręcznie zresztą, stąd. Akurat mamy. Tak, dokładnie spojrzałem na zegarek, jest godzina 16 w tej chwili.
To jest hymn. To jest hymn. A to ja zostawiam panu redaktorowi i słuchaczom jako zagadkę do rozgryzienia. W każdym razie, tak jak... Właśnie obserwowaliśmy, znaczy nie obserwowaliśmy, tylko wysłuchaliśmy obniżenia się kuli, tak? To znaczy oznaczenia. Czasu, w tym wypadku o godzinie 16, bo o ile kiedyś było to tylko godzina 12, bo to służyło kapitanom, o tyle, prawda, ze względów na to, że czasy się zmieniły i w pewnym sensie kule czasu trochę wyszły z mody, więc ja w swoich tutaj decyzjach zdecydowałem, że nasza kula będzie spadała nie raz dziennie, a 4 razy dziennie, czyli o godzinach parzystych 12, 14, 16 i 18. W ten sposób zwiedzający, turyści czy gdańszczanie, którzy spóźnią się kilka minut na 12, no już nie mają straconego dnia, tylko po prostu pospacerują sobie troszeczkę i wrócą od 14, czyli jak w tym wypadku o 16. Wracając do kuli czasu, było to tak, że tak jak wspomniałem, było to niezwykle dokładny instrument i wszystkie kule czasu we wszystkich ważnych portach świata, a było ich około 200, każda z nich była połączona, połączona z najbliższym jej obserwatorium astronomicznym. I o ile ogólnie w tamtych czasach uważało się astronomów za ludzi bezużytecznych, o tyle jeśli chodzi o ustalenie godziny 12:00:00:00:00, to nadawali się do tego i wysyłali odpowiedni sygnał w kierunku kuli czasu, która im w pewnym sensie, prawda, od nich zależała. Także w przypadku Gdańska było to jeszcze o tyle ciekawe, że Gdańsk nigdy nie miał swojego obserwatorium astronomicznego. Najbliższe było w Toruniu, z kolei gdzie Toruń, gdzie Gdańsk. Także ponieważ Gdańsk wtedy był częścią zaboru pruskiego, podlegał cesarzowi pruskiemu w Berlinie, więc zdecydowano, że Obserwatorium Królewsko-Cesarskie, już nie pamiętam nazwy, w Berlinie będzie tym, które będzie generowało sygnał czasu dla kuli czasu w Gdańsku, w Nowym Porcie. No i tak też było. Także niezwykła dokładność. W 1945 roku alianci zbombardowali to obserwatorium w Berlinie, także dzisiaj ciągniemy sygnał też już drogą radiową i też z Niemiec, ale to dlatego, że w Niemczech koło Frankfurtu znajduje się Europejska Centrala Czasu, która wyznacza standard dla całej Europy. Dokładnie już nie można mieć niż właśnie sygnał wysyłany na całą Europę na falach długich 77,5 kHz, prawda, z dokładnością też jednej sekundy kumulowanego błędu na 200 tysięcy lat. Także zapraszam następnym razem, sprawdzimy. No. Wracając do kuli czasu, właśnie tak to było i do tego jeszcze dochodzi, że nasza gdańska kula czasu była jedyną ażurową kulą na świecie. O ile było ich 200, około 200, z czego przetrwało 5 czy 6, zresztą wszystkie są zrekonstruowane, o tyle Gdańska była i jest jedyną ażurową kulą świata. Dlaczego? Jeżeli Państwo przyjadą do Gdańska w listopadzie, to nie będę musiał długo tłumaczyć. Tu są tak straszne wichury i tak straszne właśnie pogoda, że każda inna kula, solidna kula, nie wytrzymałaby tego. Notabene w 1929 roku, mimo faktu, że była i jest ażurowa, huragan ją zerwał, z tym, że ponieważ w międzyczasie zbudowano radiostację, albo w 1901 roku przyszedł Marconi i wszystko zepsuł. Wysłał pierwszy sygnał radiowy przez Atlantyk, notabene też z latarni morskiej w Polthu Cornwalli do latarni morskiej w Signal Hill w Nowej Fundlandii, w Kanadzie, i to był początek ery, w której żyjemy. Radiowej. Radiowej.
I kapitanowie powiedzieli, też nie powtórzę, co powiedzieli, ale powiedzieli mniej więcej w tym sensie, że mają w nosie kulę czasu, jak mogą sobie radia posłuchać i przy okazji złapać sygnał czasu. Ale ta latarnia tutaj, która powstała już jako trzecia, rozumiem, latarnia na, przy wyjściu z portu, tak, w Gdańsku, powstała w XIX wieku dopiero. Tak. I ona służyła aż do 1984 roku. Oczywiście tak. po drodze były tutaj różne wydarzenia, między innymi te kilka cegieł białych, które widać w murze latarni. To są jaśniejsze cegły, dlatego że zostały uzupełnione po 1 września 1939 roku. Po drugiej stronie tutaj kanału widać Westerplatte, widać pomnik Westerplatte. To właśnie tutaj z latarni padły pierwsze strzały podczas II wojny światowej. Proszę nam coś opowiedzieć o tym bliżej. Było to tak, że Hitler wydał ten sam rozkaz wszystkim swoim rodzajom broni. 1 września, 4:45 rano, strzelamy. No i Niemcy są tacy, jacy są, ale są niezwykle punktualni. W związku z czym załoga CKM-u, która już urzędowała w cudzysłowie na latarni morskiej w oczekiwaniu na rozkaz rozpoczęcia wojny, rozpoczęła ostrzeliwanie leżącego naprzeciwko niej Westerplatte dokładnie o godzinie 4:45. Natomiast wszystkie inne rodzaje broni, to w tym głównie chodziło o krążownik Schleswig-Holstein, pancernik Schleswig-Holstein, który jak każdy okręt wojenny musiał się obrócić burtą, żeby móc strzelać. Żaden okręt wojenny nie strzela dobrze ani z dziobu, ani z rufy. Owszem, jakiś strzał sygnalizacyjny, tak, ale siła ognia pancernika, czy krążownika, czy tych wielkich okrętów wojennych jest zawsze burta. I żeby móc ustawić się burtą i zacząć ostrzeliwanie Westerplatte, Schleswig-Holstein stracił na to 3 minuty. I jak Państwo sprawdzić, to jest bardzo łatwo sprawdzić, rozpoczął ostrzeliwanie Westerplatte o godzinie 4:48. W związku z czym, oczywiście, wielkie armaty burtowe takiego Schleswiga-Holsztyna, to jest zupełnie, to jest inna kategoria siły ognia niż CKM umieszczony w latarni, w oknie latarni morskiej. Ale fakt pozostaje faktem, że z naszej latarni morskiej, z tego właśnie drugiego okna od dołu, tam gdzie jaśniejsza cegła w tej chwili pokazuje tą wyrwę, bo Polacy odpowiedzieli na ten strzał, na te strzały z tej latarni morskiej, odpowiedzieli ripostą z jedynej armaty, którą mieli. To była notabene też bardzo ciekawa historia, bo to była armata prawosławna, jak Polacy ją nazywali, bo zdobyta na wojskach rosyjskich w czasie I wojny światowej. No, w każdym razie była to rosyjska armata, znaczy w produkcji rosyjskiej, carskiej Rosji jeszcze, 75 mm kalibru, to w sumie jak na dzisiejsze. W każdym razie była to jedyna armata, którą nasi rodacy przeszmuglowali nocą, z dala od oczu niemieckich, z Gdańska na Westerplatte i rozebrali na drobne kawałki. Także gdyby przyszła kontrola, bo nie wolno było polskiej załodze Westerplatte posiadać żadnych armatek, żadnych dział, żadnego tego, wyłącznie broń ręczna do obrony osobistej, rewolwery czy kilka karabinów, z tego co ja pamiętam, RKM-ów takich, ale to nic nie miało wspólnego. Natomiast ten został przeszmuglowany, rozebrany na drobne kawałki i każdy kawałek gdzie indziej ukryty na Westerplatte. Dopiero jak już było wiadomo, że wojna nadchodzi, to był już 30-31 sierpnia 1939 roku, Schleswig-Holstein wszedł do portu gdańskiego z wizytą.
kurtuazyjną, prawda? To Polacy, wiedząc, co taka kurtuazja może oznaczać, poskładali tą armatkę i przygotowywali się, co dalej. No i dalej wiemy, co było, mianowicie ten CKM w tej latarni, która była po stronie niemieckiej, bo cały Nowy Port był częścią Wolnego Miasta Gdańsk, czyli de facto w 90%, prawda, jeśli chodzi o sympatie wojenne, to była po stronie niemieckiej. I oni przygotowywali się do ostrzeliwania tego, co w ich oczach z kolei było tym takim zadrą taką, mianowicie polskie Westerplatte w środku niemieckiego Wolnego Miasta i tak dalej, i tak dalej. No nieważne. Ważne jest, że rzeczywiście tak było i Polacy, pierwszy strzał poszedł górą, nie trafił, bo ta armatka 75-milimetrowa siadła, prawda? Siadła w sensie, pierwszy strzał powoduje, że działo umacnia się w swojej pozycji, ale drugie, jak widać tutaj zresztą doskonale, drugie trafiło bardzo dobrze, zmiotło i CKM, i załogę CKM-u, i połowę latarni, no ale ponieważ to była straszna dziura nie tylko na honorze niemieckim, ale również fakt, że to była czynna latarnia morska, która nie mogła funkcjonować z taką olbrzymią dziurą zamiast konstrukcji, to została natychmiast jeszcze we wrześniu 1939 roku zrekonstruowane te ubytki, tylko zdradzają je te jaśniejsze cegły, bo tego nie potrafili Niemcy. I te jaśniejsze cegły zdradzają dokładnie zarys, zakres tego ostrzału polskimi, bo polskiej riposty na niemieckie strzały CKM-u z tego i fakt, że w tym punkcie, gdzie dziś jesteśmy, zaczęła się II wojna światowa, wojna, która pochłonęła 55 milionów ofiar. No ale historia tej latarni sięga właśnie 1984 roku, kiedy to zbudowana została konkurencja dla tej latarni, wyższa, lepsza, nowocześniejsza, widoczna również z tego miejsca latarnia na kapitanacie portu w Gdańsku. Dużo mocniejsza i nowocześniejsza. Taki nie. To znaczy latarnia w porcie północnym, o której mówimy. Z tego co wiem, kapitanat portu mieści się o 2 kroki od nas tutaj. Także tam ona przejęła funkcję latarni morskiej. Ale kapitanat, a latarnia to są troszeczkę dwie różne rzeczy. Kapitanat mieści się tutaj obok naszej latarni, w dalszym ciągu mieści się, natomiast funkcję latarni morskiej rzeczywiście przejęła ta, którą zbudowano oddano do użytku w 1984 roku w porcie północnym. Ona jest rzeczywiście 2 razy wyższa, 2 razy większa. Wszystkie komputery są na górze i tak wszystko. To jest bardzo nowoczesna latarnia, do której notabene nie mają wstępu turyści ze względów oczywistych. Natomiast naszej są zawsze mile widziani, bo nasza jest już muzeum, je przedstawia sprawy tak, jak kiedyś się miały w XIX wieku, czyli co najmniej 120 lat temu. A było to tak, że w 1984 roku tą latarnię tutaj zamknięto i w sumie zatrzaśnięto drzwi, ale też tak tylko lekko, do tego stopnia, że tam wiatr, i burza, i śnieg, i lód, i wszystko. W dachu były dziury wielkości kapelusza. Całe schody były zasypane gruzami, bo to się wszystko rozsypywało. I nie było żadnego pomysłu, nawet pomysł, jedyny pomysł, jaki był, to żeby ją rozebrać na amen i po prostu zlikwidować. No i tutaj... Ale pewnie nie było pieniędzy na rozbiórkę. Poza tym, żeby bronić Urzędu Morskiego, mogę tyle powiedzieć, że Urząd Morski nie jest powołany do opieki nad zabytkami. To nie jest ich funkcja. A latarnia już wtedy była zabytkiem? Nie. Jeszcze nie. To znaczy była, ale nie była ogłoszona zabytkiem. Także to przyszło troszkę później. Muszę w tej chwili nawiązać do mojej skromnej osoby, która to osoba. Jest bardzo związana i z Gdańskiem, i z morzem,
i ze wszystkim, co się wiąże z morzem. Moi oboje rodzice byli marynarzami. Mój dziadek był stoczniowcem. Mój dziadek, Szczepan Michalak, wyemigrował z Wielkopolski, z południowej Wielkopolski, w czasach, kiedy jeszcze Polski nie było. I był cieślą, znaczy jego ojciec, Józef Michalak, pamiętam do dziś, był cieślą, ale typowo wtedy w wieku 18 lat, każdy ojciec, rzemieślnik, odsyłał syna do kogoś innego, żeby nauczył się jeszcze innych rzeczy, nie tylko tego, co jego własny ojciec mógł go nauczyć, mimo że był doskonałym fachowcem. No i w przypadku mojego już teraz dziadka, Szczepana, wysłał go jego ojciec do Kilonii, która była tym, czym 50 lat później stała się Gdynia dla Polski. Mianowicie było to po wygranej wojnie między Niemcami a Danią. To już są troszeczkę dalekie czasy. W każdym razie było tak, że w roku 1864, jeżeli pamięć mnie nie myli, Niemcy, a konkretnie Niemcy, Prusy, te niemieckie Prusy, wygrały wojnę z Danią i z Francją. I król Prus ogłosił się cesarzem. O ile ta strona francuska, to chodziło o Alzację i Lotaryngię, którą Niemcy sobie wtedy zagarnęły, o tyle jeśli chodzi o stronę duńską, to chodziło właśnie o Schleswig-Holstein i kanał Kiloński, który natychmiast potem zbudowano, i miasto Kilonie też, w sumie powstała Kilonia z niczego. Po prostu cesarz niemiecki pokazał palcem na mapie, że on sobie tutaj życzy, żeby tutaj zbudowano największy port handlowy i wojenny niemiecki na Morzu Bałtyckim. I tak zrobiono. I w ten sposób było to też oznaczało bardzo duże możliwości pracy dla młodych ludzi. Jednym z tych młodych ludzi był mój dziadek, Szczepan Michalak, który wyemigrował, trzeba tak powiedzieć, do Kilonii w wieku 18 lat i tam przez następnych kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat dopracował się stopnia mistrza stolarstwa artystycznego i kierownika stolarni największej niemieckiej stoczni, Howalta w Kilonii. Pożenił się też z Polką, która w podobny sposób znalazła się w Kilonii ze swoimi rodzicami. Moja babcia nazywała się Władysława Kochanowska z domu i tam się pobrali i tam mieszkali i żyli, a dziadek, jak wspomniałem, był kierownikiem tejże największej stolarni artystycznej w całych Niemczech. Polak wśród Niemców, także to było duże odznaczenie, jeżeli o niego chodzi, zresztą napisał książkę fachową i tak dalej, i tak dalej. No ale w roku 1918-19, kiedy, jak to wtedy mówiono, Polska wybuchła, no to rodzice mojego ojca, w międzyczasie mój ojciec urodził się w Kilonii, bo tak, i jego rodzice, czyli moi dziadkowie, przeprowadzili się do Poznania, gdzie dziadek kontynuował swoją pracę, ale już nie w stoczni, no bo w Poznaniu nie ma stoczni, tylko w tym, co później zostało w zasadzie Instytutu Sztuk Plastycznych, Instytutu Sztuk Pięknych i tak dalej, i tak dalej. Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu. A ojciec mój studiował w tymże Poznaniu medycynę. Jeszcze w międzyczasie tak dobrze się uczył w tym polskim gimnazjum w Poznaniu, że wygrał stypendium rządu francuskiego na studia licealne w Nancy, we Francji. Także maturę zdobył w Nancy, ale przyjechał z tą francuską maturą do Poznania i zapisał się na studia medyczne. Ale jeszcze atrament był mokry na jego dyplomie lekarskim, jak ojciec jechał nocnym pociągiem do Gdyni. I znalazł sobie pracę jako lekarz okrętowy. Bo urodzony w Kilonii, nad morzem. Ja mogę też coś na ten temat powiedzieć. Ja się nie urodziłem nad morzem, ale miałem półtora roczku, jak tu przyjechałem. To czeka, to morze zawsze ciągnie. Także, no w każdym razie ojciec się zamustrował na takim statku handlowo-pasażerskim. Warszawa się nazywał i pływał głównie z punktów z Gdyni do portów francuskich i angielskich.
a potem zwerbowano go na dar Pomorza jako lekarza okrętowego i na tym darze Pomorza odbył podróż jako lekarz okrętowy do Panamy, na Galapagos, Tahiti, wokół przylądka Horn, Buenos Aires i do domu. Jak już przypłynęli do Gdyni, to czekała na niego następna praca na Piłsudskim, na transatlantyku Piłsudski jako lekarz okrętowy. No oczywiście się zgodził i o ile praca lekarza okrętowego była zawsze bardzo, bardzo wymagająca, bo w tamtych czasach, zwłaszcza w latach 30., okręt, statek był odcięty od wszelkich komunikacji ze szpitalami na stałym lądzie. I lekarz okrętowy był zdany sam na siebie. W sensie tym, że musiał leczyć, o ile na przykład dar Pomorza to jeszcze miał to do siebie, że to byli wszystko młodzi, zdrowi ludzie, załoganci. Innych nie przyjmowano. I takie najcięższe tam historie to był na przykład jakiś marynarz czy kadet szkoły morskiej spadł z masztu i złamał sobie nogę na pokładzie. No to straszna rzecz, ale to tego typu rzeczy. Natomiast na transatlantykach typu Piłsudski czy Batory to do tego dochodziły tysiące pasażerów, którzy przychodzili jako pasażerowie i nie musieli poddawać się żadnym egzaminom medycznym, czy na przykład jako ciekawostkę, że niektóre panie utajały fakt, że były w zaawansowanej ciąży. I tutaj na środku Atlantyku lekarz okrętowy musiał odbierać porody, no bo, prawda? Także to były takie bardzo, bardzo odpowiedzialna praca. No i na transatlantyku Piłsudski mój ojciec poznał moją matkę, która była pielęgniarką, jedną z dwóch pielęgniarek na Piłsudskim, w której się zakochał, z którą się ożenił rok później i zeszli na ląd i zaraz potem przyszła wojna. Także jak przyszła wojna, to moi rodzice zamieszkali w Warszawie, bo wojna to wtedy ojciec stawił się zresztą do obrony Rzeczypospolitej gdzieś na wschodzie, pod Lwowem był pułk lotniczy polski i tam był też szpital wojskowy, wojenny szpital polski, no ale jak wszyscy wiemy, wojna z tamtej strony nie trwała długo i po miesiącu czy coś no Polska niestety straciła niepodległość, a rodzice z tego wszystkiego zamieszkali w Warszawie, gdzie ojciec przepracował całą okupację jako lekarz epidemiolog w Państwowym Zakładzie Higieny. To w samym centrum Warszawy jest. No ale też jeszcze w kwietniu 45 roku. Jeszcze w kwietniu 45 roku ojciec dostał nominację nowego rządu polskiego jako główny lekarz Gdyni, Gdańska i wszystkiego, i cywilne, i wojskowe, i tak dalej, i portowe, wszystkie sprawy medyczne. Także został organizatorem i pierwszym dyrektorem Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku, który na którego bazie też zbudowano pierwszą w Polsce Akademię Medyczną. Dziś pomnik mojego ojca stoi na placu jego imienia przed Akademią Medyczną tu w Gdańsku. Bardzo ładny. Bo ojciec zginął w 1947 roku tragicznie, kiedy ratował ludzi, tonących ludzi na Bałtyku. Także też taką śmiercią marynarza umarł bohaterską. No, a ja z tego wszystkiego, tutaj była komuna, jak ja byłem małym chłopcem, studiowałem Politechnikę Gdańską, ale wtedy Gdańsk był bardzo małym, powiatowym, takim bardzo śpiącym miasteczkiem. Politechnika była doskonała, na światowej liście numer 1 i tak dalej, i tak dalej. Nie zmieniało to faktu, że Gdańsk był bardzo śpiący. Poza Rudym Kotem, dwa razy w tygodniu latał dwupłatowiec z Zaspy tutaj na Okęcie. Także po dwóch latach Politechniki Gdańskiej pomyślałem, że
20-letni chłopiec, to ja muszę jednak coś chciałbym w życiu zobaczyć oprócz. No i przeniosłem się na Politechnikę Warszawską. Warszawa była wtedy wielkim miastem, wielkim miastem. Pierwsze i jedyne schody ruchome w Polsce były w Warszawie. Z Marienstadtu na Plac Zamkowy i z powrotem. Można było jechać tyle razy, ile się chciało. Do dzisiaj są. Tak, ale nie jedyne. A wtedy były jedyne. No i wtedy, prawda, te dwa Fiaty, które się ścigały na Marszałkowskiej, to z tamtych czasów. Więc jak ja na to wszystko popatrzyłem, to myślałem, że coś jeszcze chciałbym w życiu jeszcze zobaczyć. No i wygrałem praktykę studencką w ramach dobrych wyników studiów na Politechnice już warszawskiej. Wygrałem praktykę studencką w firmie Siemens w zachodnich Niemczech. Wtedy były zachodnie i wschodnie. No i na wakacje, to było w 1966 roku, wyjechałem do Niemiec, do tej firmy Siemens. Bardzo ładnie odbyłem tą praktykę i tak dalej. To było, zresztą Siemens to jest znana światowa. A jak tylko się skończyła praktyka, to ja pojechałem do Hamburga i poszedłem do Urzędu Morskiego Niemieckiego i powiedziałem, że chcę zostać marynarzem. No więc ten urzędnik niemiecki popatrzył na mnie i powiedział, to niech pan pójdzie piętro wyżej, tam lekarz pana zbada, a potem pan do mnie wróci. Poszedłem na górę, ten lekarz popatrzył na mnie i powiedział, to niech pan zakaszlnie. Jeszcze raz. Podpisał mi papiery i byłem marynarzem. Dostałem książeczkę marynarską, a na dole już czekał służbowy samochód, który mnie zabrał na pierwszy statek handlowy oczywiście, który mnie zamustrował jako marynarz mechanik. Wyspy Kanaryjskie, Marokko, Hiszpania. Potem następna podróż była jeszcze dalej, do Afryki Zachodniej, do Nigerii, do Sierra Leone, tamtych krajów, które w ogóle, młody chłopak 20-letni w Polsce wtedy, dzisiaj może też, to była zupełna egzotyka. No. Także wróciłem potem po tym wszystkim do Polski, bo chciałem dyplom zrobić, ale w końcu jak popatrzyłem, porównałem wtedy tą śpiącą komunistyczną Polskę i to naprawdę Niemcy Zachodnie, które wtedy były na Niemcy Zachodnie i Francja i Anglia, bo te wszystkie porty zwiedzałem. W piwnicy Beatlesów byłem w Liverpoolu, jak jeszcze Beatlesi grali. Także wie pan, masa takich ciekawych, bardzo ciekawych dla młodego człowieka 20-letniego to były. Także mówię sobie, nie ma tego dobrego. Ja wyjeżdżam, dyplom mogę sobie kiedy indziej zrobić, sobie kiedy jeszcze zrobię. A jak mogę wyjechać i zwiedzić świat, bo przecież to było marzeniem każdego młodego człowieka i jest, z tym, że dzisiaj to jest łatwe. A wtedy to było prawie niemożliwe, wie pan, wyglądało w ten sposób, że albo paszport, albo dyplom. Innymi słowy, jeżeli ktoś skończył dyplom, to mógł zapomnieć o paszporcie. To ja powiedziałem sobie, głośno tego nie mówię, ale mówię sobie, to ja wyjadę teraz do Kanady, którą zawsze, wie pan, to było marzenie mojego życia, Kanada. Lektura, chcesz jedna lektura. Oczywiście Jack London, Grey Owl, Satok i tak dalej. To wszystkie te książki o dalekiej północy Kanady. To mnie tak pociągało zawsze, że zawsze Kanada. No i także pojechałem do Francji najpierw, potem jakoś na prywatne zaproszenie, potem do Niemiec, z Niemiec poszedłem do konsulatu kanadyjskiego, oni powiedzieli, to niech pan za tydzień wróci i dali mi paszport z wizą kanadyjską i pozwolenie na pracę i pozwolenie na wszystko i jeszcze trochę. I pojechałem do Kanady i się zakochałem. Tak? Także mam dwie ojczyzny, Polskę i Kanadę. No i stąd się wzięło też, że w Kanadzie spędziłem najpierw prawie 50 lat i tam też skończyłem studia na Wydziale Fizyki i Astronomii w Uniwersytecie Waterloo, także wie pan ten fakt, że tu nie skończyłem dyplomu, to tam skończyłem. Pracowałem 2 lata na dalekiej północy Kanady, pracowałem 2 lata w Arabii Saudyjskiej z ramienia Kanady, tam instalując system, najnowocześniejszy system telekomunikacyjny świata, Arabia Saudyjska. Zresztą opisałem to w mojej książce, jak tam było. To jest taka zbeletryzowana
autobiografię. Bardzo chętnie go panu pożyczę, dać nie mogę, ale chętnie pożyczę do lektury, do poduszki. No i zmierzam do czego? Że większość tego czasu spędziłem w Montrealu, który jest przepięknym miastem. To jest tak piękne miasto, że nie ma piękniejszego, a na pewno w Ameryce Północnej. Także tam spędziłem większość czasu, ale pomyślałem sobie, że właśnie, że chciałbym też mieć dom, letni domek nad ujściem, przy ujściu rzeki Świętego Wawrzyńca do oceanu. Bo tam właśnie to jest ten dramat. No bo rzeka Świętego Wawrzyńca jest de facto, zbiera wody z połowy Ameryki Północnej i odsyła je do Oceanu Atlantyckiego rzeką Świętego Wawrzyńca. Także tam te pięć wielkich jezior i jeszcze trochę, cała ta słodka woda, która tam, to wszystko płynie notabene przez Montreal do ujścia. Ujście to też dobra rzecz, bo to jest przy ujściu rzeki Świętego Wawrzyńca do Oceanu Atlantyckiego. Rzeka ma 25 km szerokości, 30 metrów głębokości. I na obu jej brzegach są oczywiście latarnie morskie. Bo ze względu na bezpieczeństwo żeglugi. I z wieloma z nimi wiąże się bardzo wiele też bardzo dramatycznych wydarzeń. Na przykład w 1914, 29 maja, pamiętam jak dziś, olbrzymi transatlantyk Empress of Ireland wchodził do rzeki Świętego Wawrzyńca od strony oceanu i zderzył się ze statkiem norweskim. I mimo, że było to już po katastrofie Titanica i odpowiednio był wyposażony i w łodzie ratunkowe, i w to, i w to, i w to, i w tamto, zajęło mu to 15 minut, żeby zatonąć. Z 1500 ludzi, załogi i pasażerów, na miejscu zginęło 1000. To był dramat nie do opisania. Także stąd to jeden z takich właśnie, do czego latarnie morskie. Zawsze mnie pociągało, bo latarnie morskie w moim właśnie, też ze względu na moje jakby to korzenie rodzinne, zawsze z morzem, prawda, i latarnie morskie zawsze symbolizowały dla mnie tą chęć ostrzegania przed niebezpieczeństwem, chęć ratowania w katastrofie, chęć pomagania rozbitkom, chęć wskazywania właściwej drogi w życiu. To było coś więcej niż latarnia. Latarnia w sensie latarni. To był symbol takich, tych najlepszych cech człowieka. I właśnie tam mieszkając przy ujściu rzeki Świętego Wawrzyńca, znaczy mieszkałem w Montrealu, miałem swoją willę w Montrealu samym, ale domek letni właśnie tam. Pomyślałem sobie, że kiedyś chciałbym mieć taką latarnię, też bym chciał mieć latarnię, ale to było na zasadzie takiego, one były wszystkie czynne wtedy i bardzo ważne i bardzo w Kanadzie. No, ale jak komuna się zawaliła w Polsce, bo ja z komuną nie chciałem mieć wiele wspólnego, także jak się komuna zawaliła, to zacząłem przyjeżdżać do Polski, no i w pierwszym rzędzie do Gdańska. Tam wprawdzie się urodziłem w Warszawie, ale byłem maleńkim chłopcem, miałem półtora roczku, kiedy z Warszawy przyjechałem z rodzicami w 1945 roku, jak wspomniałem w kwietniu, bo jestem wrzesień 43. Przyjechałem do Gdańska, także ja w sumie bardzo lubię Warszawę, proszę mnie źle nie zrozumieć. No i zawsze ładnie brzmi w paszporcie polskim i kanadyjskim, Warszawi. Ale de facto, wie pan, łączę swoje dziecinne wspomnienia z Gdańskiem.
Także i tutaj właśnie zwiedzałem te wszystkie latarnie polskie i ktoś mi powiedział, wie pan, tam jest taka jedna latarnia, ale ona jest w gruzach, już się rozsypuje. Tak, w Nowym Porcie, mówią w Gdańsku. Przyjechałem tutaj do Nowego Portu i się zakochałem. No, więc i mówię sobie, to jest to. Także to było w 99 roku i powiedziałem, bo do Urzędu Morskiego zgłosiłem się w Gdyni, bo im to Urząd Morski w Gdyni nadzoruje wszystkie latarnie morskie polskie od Świnoujścia do Krynicy Morskiej i tak dalej. Także tą też. Z tym, że to była, wie pan, na ich takim niby im podlegało, ale już od 15 lat funkcję latarni przejęła w latarnię w porcie północnym, a ta tak. No więc zgłosiłem się, tam zrobili takie zebranie w długim stole w Gdyni, w Urzędzie Morskim w Gdyni i po jednej stronie siedzieli admirałowie, po drugiej generałowie, po trzeciej dyrektorzy, a mnie posadzili na samym czubku stołu i tak wszyscy na mnie patrzyli. Dziwnie na mnie patrzyli. Nie? No, ale ja im wytłumaczyłem w dwóch słowach, o co mi chodzi i że chciałbym z tego zrobić muzeum latarnictwa. Nie dla siebie, bo ja mam dom i domek, i dom, i dom, ale chciałbym dla ludzi. Patrzyli na mnie dziwnie. W końcu jeden z panów admirałów szturchnął drugiego i mu szeptem powiedział: to Kanadyjczyk, on nie wie, co robi, sprzedajmy mu. I mi sprzedali. Nie za darmo. Za bardzo duże pieniądze, ale akurat nie należę do biednych ludzi, także mówię tak. Także bardzo, bardzo ładnie, zresztą bardzo życzliwie wszyscy potrafili i wie pan, bo to były pozwolenia i Ministerstwo Obrony, i Ministerstwo Transportu, i Ministerstwo czegoś jeszcze, i jeszcze czegoś, i jeszcze czegoś. No ale w 2001 roku mi to de facto sprzedano. Ja jestem jedynym w Polsce prywatnym właścicielem latarni morskiej. Zresztą traktuję to, jak pan widzi, zresztą jako muzeum dla ludzi, nie dla siebie. No, bardzo chętnie tutaj spędzam czas, ale ogólnie to zrobiłem to od początku jako mój wkład, wie pan, do mojego rodzinnego Gdańska, jako moją taką miłą, wie pan, że bo jednak z biegiem czasu, a ja dobiegam 75 lat, człowieka ciągnie do miejsc, gdzie spędził dzieciństwo. Ja bardzo kocham Kanadę i bardzo kocham Polskę, ale w tym wieku zaczyna ciągnąć człowieka tym bardziej do miejsc, gdzie spędził dzieciństwo, bo to mu się, wie pan, i Gdańsk, zwłaszcza Wrzeszcz, i Górny Wrzeszcz, i tak dalej, i Akademia Medyczna, i pomnik ojca mojego, i plac mojego ojca, i tak dalej, to wszystko mi wracając. Wie pan, wspomnienie ze wczesnego dzieciństwa. Tak, to było bardzo. Dla każdego człowieka jest to samo. Także to i pana czeka kiedyś. Także niezależnie od tego, jak piękny jest cały świat, to te miejsca, gdzie człowiek spędzi. Także, panie redaktorze, także jestem bardzo zadowolony, jestem bardzo szczęśliwy, bo mogłem połączyć to, co lubię, z tym, co robię i jednocześnie mogłem mój wkład, wie pan, zrobić, bo nikt mi nie wierzył, a poza tym, tak jak ci admirałowie powiedzieli, że wie pan, no, w tej chwili ona tak zaczyna troszeczkę na swoje wychodzić, że już nie muszę dokładać. No właśnie o to miałem zapytać, bo to można wyremontować, to jest jednorazowy wkład jakiś, powiedzmy, ale potem też konserwacja kosztuje, to wszystko kosztuje. I jak to się udaje? Bo tutaj tak tłumów nie ma. Trzeba mieć bardzo, bardzo duże zacięcie. I troszeczkę własnych finansów. I tak jak wspomniałem, nie jestem ubogim człowiekiem. 2 lata w Arabii Saudyjskiej mi bardzo pomogło, bo to wie pan.
pożyczę panu tą książkę, to pan sobie sam przeczyta. W 2010 roku wygrała nasza latarnia konkurs ogólnopolski. Niech pan spojrzy łaskawie, to jest zabytek zadbany w kategorii budynków przemysłowych. Bo tam mają kilka kategorii, oczywiście kościoły, a to tamto, ale jest też kategoria budynków właśnie takich, no nazwijmy to, może nie przemysłowych, tylko no, pan sprawdzi. Prezydent Lech Kaczyński kilka dni przed swoją nieszczęśliwą śmiercią obdarował mnie Złotym Krzyżem Zasługi. Znajdzie pan też w Gedanopedii. Jeżeli pan wystuka Stefan Jacek Michalak, to bardzo ładnie jest tam, bardzo dużo, bardzo chętnie. To wystarczy, że pan wystuka. I Stefan Stanisław Michalak, to był mój ojciec, też bardzo ładnie jest tam. No, wystuka pan to. Ma masa szczegółów właśnie tego. No i właśnie tutaj i Kanadyjczycy przyjechali, minister obrony Kanady i ambasador kanadyjski pogratulować mi i podziękować mi w imieniu narodu kanadyjskiego, że coś takiego zrobiłem. Także to, wie pan, bardzo jest przyjemne, bo ja nie żyję dla pieniędzy. Znaczy, dobrze mieć pieniądze, bo ciężko jest bez pieniędzy cokolwiek zrealizować. Ale wie pan, o co mi chodzi. Nigdy, nigdy w moim życiu pieniądze jako takie nie były celem mojego życia i nie są. Także cieszę się. To wszystko ja zrobiłem. Znaczy ja, nie ja. Tu, jeżeli chodzi o kulę czasu, to też największy specjalista, pan doktor inżynier Grzegorz Szychliński, zrekonstruował kulę czasu. To jest światowej sławy inżynier, specjalista zegarów wieżowych. To on wynalazł zegar pulsarowy. Raz na rok królowa Elżbieta zaprasza tych najsławniejszych do siebie na herbatkę. Także jestem w najlepszej grupie tutaj. Mam samych życzliwych właśnie, mam samych życzliwych przyjaciół w Gdańsku i w ogóle w Polsce, ale w Gdańsku w szczególności, bo już po tych 20 latach prawie już wszyscy zdają sobie sprawę, że ja to naprawdę robię z przyjemności, a nie dlatego, żeby się dorobić. Także zapraszam pana anytime, jak to mówią, i bardzo proszę może o kontakt wcześniejszy, to będzie mi też bardzo miło. Zresztą wewnątrz też znajdzie pan między innymi ta druga ojczyzna, mi się przypomniała, moja Kanada. Także też ta wystawa wewnątrz latarni, to są najsławniejsze latarnie morskie Kanady. Najsławniejsze, ich jest 3000. Ja miałem miejsca na 8 czy 10. Także wie pan, to już trzeba bardzo, bardzo wybierać, żeby się zmieścić w tej, ale przynajmniej chciałem polskim rodakom dać pojęcie, jak wyglądają, bo o ile względnie łatwo jest dojechać do Rozewia, czy do Świnoujścia, czy tu, czy tam, o tyle kanadyjskie latarnie są tak daleko, że nie każdemu rodakowi jest łatwo tam się przemieścić tylko pod kątem zwiedzania latarni morskich Kanady. Dlatego mówię sobie, no przynajmniej popatrzcie tutaj, jak to wygląda. Także jedna z nich jest tam, gdzie ten okręt Empress of Ireland się rozbił. To jest to Pointe au Père, to pan znajdzie. Tam jest wiele ciekawych rzeczy. Także namawiam, zapraszam, jeżeli pan redaktor, czy państwo, no i oczywiście słuchaczy panów, też bardzo zapraszam, bo jest chyba, proszę się ze mną zgodzić, że chyba to jest warte grzechu. Warte. Otoczenie jest bardzo ładne. Czynne tutaj jest chyba w sezonie tylko, tak? Sezon jest... Jest czynna 8 dni w tygodniu, jak ja żartuję. No, oczywiście 7 dni w tygodniu. W sezonie, czyli od 1 maja do końca sierpnia, codziennie od 10 do 19. A we wrześniu tylko weekendy. I też tylko od 10 do 17. No bo wrzesień to jest wrzesień, prawda? Ale ogólnie 7 dni w tygodniu i kula czasu spada, jak wspomniałem może poprzednio, już nie tylko o godzinie 12, ale o 12, 14,
16 i 18. Także można nastawiać zegarek. Tylko w sezonie, tak? Ta kula tylko też. W sezonie, tak, bo, no bo Gdańsk to jest Gdańsk. Bardzo kocham Gdańsk, ale z Gdańska Bahama nie zrobimy. Wie pan, także musimy, zresztą myślę, że inne latarnie też podobnie funkcjonują. Po prostu. Wie pan, to już jest siła wyższa i z tym musimy się pogodzić, że. Ale trzeba wykorzystywać tych kilka miesięcy, które są, i wykorzystywać je w taki sposób, żeby tak jak ta inicjatywa pana redaktora, żeby te polskie latarnie, które są przepiękne, przybliżać naszym rodakom, żeby chcieli i wiedzieli, że coś takiego jest, że coś takiego istnieje i że nie tylko architektura, nie tylko funkcjonalność, historia, II wojna światowa w tym wypadku, kula czasu, jedyna ażurowa kula na świecie. Także myślę, że to, wie pan, to jest warte tych 10 zł normalny bilet i 6 zł ulgowy. To naprawdę nie jest drogo, bo z tego muszę utrzymać latarnię, wie pan, bo to są wydatki, to nie jest, ja nie mam żadnych dodatków, żadnych dotacji, żadnego nic. Przez 15 lat ja tą latarnię utrzymywałem, teraz ona zaczyna tak troszeczkę przełamywać w tym kierunku, że no już tak mniej dokładam, ale także to nie jest pomyślane jako, panie redaktorze, jako biznes. Jako biznes, nie, tak. No ale miejsce jest piękne. Myślę, że mogę w imieniu naszych słuchaczy i w ogóle ludzi zainteresowanych historią nie tylko swojego miasta, ale również historią Polski podziękować za to, że pan uratował ten zabytek. Dziękuję dla nas, bo on rzeczywiście pięknie wygląda w tej chwili i świadczy o naszej historii. Tak. I mimo, że już nie świeci, już nie błyska. Błyska? Błyska. Ale w ciągu dnia. W ciągu dnia, kiedy to nie przeszkadza nawigacji czynnej. No bo to ma takie swoje plusy, bo gdyby świeciło w nocy, ja mógłbym to robić też w nocy, ale wtedy zwiedzających i tak nie ma. Natomiast przeszkadzam nawigacji czynnej. Wie pan, i w związku z czym muszę się ściśle dostosowywać do kontroli Urzędu Morskiego pod każdym względem i jeszcze trochę. Bo o ile w dzień takie lekko mrugające światełko nawigacji nie przeszkadza w ogóle, o tyle w nocy mogłoby. Tak jak wspomniałem, każda latarnia morska ma swój podpis. Podpis świetlny. I naszej latarni morskiej był i jest jedna sekunda światło, 4 sekundy gaśnie. To zaraz będziemy mogli posłuchać na koniec audycji. Ja wymyśliłem sposób na udźwiękowienie światła. Czyli po prostu będzie można usłyszeć, jak ta latarnia świeciła i jak świeci jeszcze w niektórych momentach. Bardzo dziękuję za tą długą, naprawdę wspaniałą podróż w pana towarzystwie. Dziękuję, że poświęcił pan tyle czasu nam, słuchaczom. Po mojej stronie. I do usłyszenia w takim razie i do zobaczenia. Mam nadzieję, że sporo osób tutaj dotrze do latarni. Wcale nie jest tak trudno, nie jest daleko. Miejsce jest fantastyczne. Zapraszamy. Cieszę się. Dziękuję. Dziękuję za czas i uwagę i zapraszam. Jak to mówią Kanadyjczycy, anytime. Więcej informacji na temat projektu podcasty dla Wikipedii Latarnie Morskie w Polsce można znaleźć na stronach bloga pod adresem